Witam serdecznie. Dzisiaj zrobię ambasadora. Ambasador? Tak dumnie brzmi, ale nie jest taki straszny, jak go malują. Także myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Najpierw gotujemy budyń, a później będzie nam stek i będziemy go miksować z dwoma kostkami masła. I teraz tak, budyń. Potrzebne nam jest 0,5 litra mleka. 0,5 litra. No proszę się tu ze mnie nie śmiać. I odlałam troszeczkę, 5 jajek. Już mleko postawiłam. 5 całych jaj. 12 deko mąki ziemniaczanej. Dla pani, która nie ma wagi, to jest tak 3/4 szklanki. I tu jest 15 deko cukru. Ja dałam troszkę mniej, więc też 3/4 i sypałam jeszcze jeden cukier wanilinowy. Tutaj jak się tak dobrze przypatrzymy, to widać różnicę. Ja sobie to sypię do mleka i mi tutaj się będzie razem gotowało, a tu sobie rozmieszam budyń, który będę wlewać i gotować. No i będziemy czekać. Mleko nam się gotuje z cukrem. Teraz wlewam przygotowane jajka z mąką. Teraz szybciutko mieszamy, żeby nam oczywiście nie powstały grudki. Ja myślę, że tak 2-3 minutki, żeby tak tutaj się nam to zgęstniało. No i później musimy studzić. No zależy, do 2 godzin to na pewno. Zależy, gdzie studzicie. Jeżeli macie w lodówce miejsce, to też nie ciepłe wkładać, bo wszystko się rozpuści. No chwilę musimy poczekać, żeby to po prostu był zimny budyń. Działamy. Miksujemy 2 kostki masła po 200 gram, jakby też mam wątpliwości. 200 gram? A może jeszcze dołożę trochę? A nie, wystarczy. Budyń ostudzony. Będziemy teraz miksować masło i po łyżce budyniu. Tutaj upiekłam sobie biszkowe już tyle razy piekłam, więc macie te przepisy. Tu upiekłam z 2 jajek, 2 jajka, 3 łyżki mąki, 3 łyżki cukru i właściwie co pół łyżeczki proszku do pieczenia. Także to ubijamy białka z cukrem, dodajemy żółtka, mąkę i pieczemy. Można wyłożyć sobie gotowymi biszkopcikami. Też nie ma żadnych przeciwwskazań. Dobra, czyli co? Miksuję. Masło z budyniem. Zmiksowałam masę pięknie i teraz muszę to podzielić. Połowę przełożę sobie do jednej miski, bo będzie z kakao, będzie ciemna masa, a druga będzie jasna. Nie wiem, gdzieś wpadły właśnie. Przekładamy sobie. Teraz rozdzieliłam sobie dwie masy. Do jednej dołożymy 2 łyżki kakao. Teraz zdroweczko, 100 lat. Do jednej będzie, do jasnej damy adwokata, do ciemnej tutaj spirytus, wódkę. Tak, przecież kieliszeczek, po troszkę będę dolewać i miksować. I teraz już dowolnie, to myślę, że tutaj już jest kwestia, no kto co lubi. Ja tutaj dodam, tak posiekałam czekoladkę gorzką. I widzę, go, trochę mam większe te kawałki. Dołożymy na łyżkę, trochę więcej, za mało łyżkę mam. Tu mam orzechy włoskie. Też dołożymy. Będziemy patrzeć, ile tego. Tu mam przygotowane, będę paskę piekła jeszcze, także to mi się wszystko przyda. Migdałki i rodzynek. Tutaj. Tak, i to wszystko sobie przymieszamy. No i teraz wykładamy już gotową masę ciemną na nasz biszkop. Tak jak powiedziałam, można sobie wyłożyć gotowymi biszkoptami. Można upiec. Myślę, że tutaj nie będzie problemu, jak mamy czas, jak nam się akurat zachce. Teraz jasną masę dodamy. O, lubię takie likiery. Dobra, dolewamy tu do masy, nie ma rady. Po troszkę. Wiecie, ja dołożyłam jeszcze troszkę adwokata, tak minimalnie sobie dolałam jeszcze z butelki. Wydawało mi się, że jest trochę za mało. Teraz dodam pokrojone ananasy i odsączone, żeby mi się nie ścięły. Wcisnęłam jeszcze tak. No raz tak wcisnęłam trochę soku z cytryny, aby była taka wyrazistsza ta masa. I teraz właśnie się zastanawiam, skórki pomarańczowej też dam trochę, bo jasna masa, może dołożę trochę migdałów, tak jeszcze, żeby nam tutaj nie zaburzyło za bardzo koloru. I teraz wykładamy naszą masę. Masę wyłożyłam, spróbowałam. I teraz tutaj wyłożę sobie ananasy na wierzch i posypię wiórkami takimi czekoladowymi i zaleję to czerwoną galaretką, która mi właśnie wiąże w lodówce, więc jeszcze
chwilę. Ale to zobaczycie, bo później ten tort oczywiście musi być w lodówce i to na pewno parę godzin, a myślę, że najlepiej jak będzie całą noc. No już właściwie skończyłam, teraz czekam na galaretkę i zaleję ją do lodówki. Ambasador gotowy. Nie mogę go przekroić, nie zobaczycie przekroju, jak zrobię drugi raz, bo to jest ciasto na zamówienie, więc myślę, że będzie wszystkim smakowało. Witam serdecznie. Dzisiaj upiekę ambasadora na życzenie, a nie na życzenie, na zamówienie. Jeszcze raz. Podobało Wam się? To subskrybujcie, komentujcie, piszcie do mnie. Uwielbiam Wasze komentarze, uwielbiam Waszą aktywność i bardzo się cieszę, że pieczecie ze mną i gotujecie.